Jestem studentką pierwszego roku psychologii niestacjonarnej. Spotykamy się na uczelni dwa razy w miesiącu, w sobotę i w niedzielę, bez piątków. Często pracujemy w grupach, rozwijamy swoją kreatywność, poznajemy szeroką gamę psychologii. I dodatkowo już w drugim semestrze poznajemy testy osobowości, które w przyszłości będą kluczem do naszej pracy. I od początku poznajemy, jak realnie będzie wyglądać praca psychologa.